jak szybko sprawdzić odległość do najbliższego przemiennika oraz ile kilometrów w linii prostej mamy do swojego domu. Zapraszam wszystkich ciekawych do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, bo najpierw zobaczymy efekty, a potem pokażę na komputerze, jak to zrobić. Radyjko nie powie nam, ile przeszliśmy kroków albo jaką odległość przeszliśmy, ale potrafi nam zmierzyć stąd do domu, jaką mamy odległość w linii prostej. No to włączmy, zobaczmy. Ja tu sobie wpisałem swój dom na kanale 145500. No i tu są troszkę głupoty, bo tam jest 5000 km. No ale to jeszcze GPS się nie załadował, tak? Sprawdźmy w menu, jak to wszystko wygląda. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, że jest tylko kilka satelit na razie się pojawiło, a te satelity tak naprawdę wszystkie one są prawdopodobnie w jednym miejscu, tak? Tak, wszystko jest w jednym miejscu, w jednym punkcie, więc musimy troszeczkę poczekać, aż to się troszeczkę rozszerza, więc czekamy, aż złapiemy sygnał GPS. No i mamy to. Sygnał z GPS-u się ustabilizował. Tu pojawiły się nam koordynaty. Jak sobie podejrzymy rozkład satelit, to mamy ładny rozrzut. A tu nawet mamy naszą wysokość, na którą się wspięliśmy. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda nasz domek, gdzie on jest. No i tu nam się domek zaktualizował, że do domku mamy 15 km, tak? No i tak możemy sobie obliczyć odległość stąd do domu, tak? No a teraz sprawdźmy przemienniki, tak? No to Sowy mamy 61 km, do Szrynicy mam 10 km, na Kopę 11. No i z tymi informacjami już mogę się łączyć na Sowę i powiedzieć w raporcie, że jestem oddalony od przemiennika o 61 km. No to zostało tylko pokazać, jak to zrobić w programie. W programie wiadomo, zaczynamy od pobrania całej konfiguracji z radyjka, czyli wczytujemy ustawienia tym przyciskiem, czyli read. Wybieramy sobie port, na którym on się pojawił. U mnie niestety jest taka przypadłość, że muszę to wybrać dwa razy. No i wczytuję całą konfigurację tutaj do programu. Widzimy, że się zaczytała i możemy już ją modyfikować. Strefy są, kanały są. Ja sobie wyedytuję ten kanał, czyli 145500. Wpiszę tu właśnie lokalizację swoją domową. No i uzupełniamy te pola. No i piszemy, tak? To jest 50,7861 i 15,8464, tak? No i zaznaczam tutaj użyć tej lokalizacji i od tej pory będzie nam się pojawiać, tak? I to samo robię z Sową. Dla Sowy to będzie 50,6803 i 16,4857. No i też zaznaczam tutaj opcję użyj tej lokalizacji, tak? I to samo robię dla pozostałych przemienników. Tylko pamiętajcie o tej rzeczy, to co było w ostatnim filmie, że używamy tutaj przecinka, tak? Czyli notacja jest przecinkowa. Jeżeli wpiszecie 22.12, to wam to się nie zapisze, tak? Tu kropka jest niedopuszczalna. Czyli jak tu wejdziemy jeszcze raz, nic tu nie będzie. Musimy zapisywać przecinkiem, tak? Czyli na przykład 22.12, to już zostanie napisane, bo jest przecinek, tak? Sprawdźmy sobie, jest, dobra. I druga ważna rzecz, tu mamy tylko i wyłącznie 4 cyfry po przecinku, tak? Czyli taką dokładność. Czyli jeżeli sobie wpiszemy do 8, to zostanie skasowane, zostaną tylko i wyłącznie 4 cyfry po przecinku. I na to też miejcie baczenie, tak? Wchodzimy i wszystko zostało obcięte do 4 liczb. No i na końcu sobie sprawdzamy, czy mamy lokalizację zapisaną, czy wszystko jest poprawnie wpisane. No i nic, tylko wysłać do radyjka, czyli klikamy wyślij, wybieramy porty, no i samo się dzieje, zapisuje się konfiguracja, a my możemy sobie testować i po naszej lokalizacji z radyjka
zostanie obliczona odległość właśnie między tym domkiem na 145500 a moim radyjkiem albo między przemiennikami. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie.